Ewangelia według Jana, rozdział 7. Potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali go zabić. Było blisko żydowskie święto namiotów. Dlatego też powiedzieli do niego jego bracia: odejdź stąd i idź do Judei, aby i twoi uczniowie zobaczyli dzieła, które ty czynisz. Kto chce być znany, nie ukrywa się. Skoro te rzeczy czynisz, pokaż się światu. Nawet jego bracia nie wierzyli mu. Jezus więc powiedział im: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was jest zawsze odpowiednia pora. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi. Ja bowiem świadczę o nim, że jego czyny są niegodziwe. Wy idźcie na to święto, ja jeszcze nie idę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. To im powiedziawszy, pozostał w Galilei. Gdy bracia jego poszli, on też poszedł na święto. Nie publicznie, lecz jakby na osobności. Żydzi szukali go w święto i mówili, gdzie on jest. I wiele szeptano o nim między ludźmi. Jedni mówili, że jest dobry, a inni mówili: nie, ale zwodzi ludzi. Nikt jednak jawnie o nim nie mówił z powodu obawy przed Żydami. W połowie święta wszedł Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi, skąd on zna litery, skoro się nie uczył. Jezus odpowiedział im: nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce czynić wolę jego, pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja od siebie mówię. Z siebie mówiący szuka własnej chwały, szukający chwały tego, który go posłał, jest prawdomówny i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam prawa? Jednak żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego szukacie sposobu, aby mnie zamordować? Odpowiedział tłum: masz demona. Kto próbuje cię zamordować? Jezus odpowiedział im: jednego dzieła dokonałem i wszyscy się dziwicie. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od ojców, i obrzezujecie człowieka w dzień odpoczynku. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w dzień odpoczynku, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, dlaczego gniewacie się na mnie, że całego człowieka uzdrowiłem w dzień odpoczynku? Nie sądźcie z wyglądu, ale sprawiedliwym sądem osądźcie. Mówili więc niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: czy to nie jest ten, którego chcą zamordować? A oto mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czy przywódcy prawdziwie poznali, że to jest naprawdę Chrystus? O nim wiemy, skąd jest. Natomiast gdy przyjdzie Chrystus, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. Jezus wołał wtedy w świątyni, nauczając: znacie mnie i wiecie, skąd jestem. Nie od siebie przyszedłem, ale prawdziwy jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja natomiast go znam, bo jestem od niego i on mnie posłał. Próbowali go pojmać, ale nikt nie podniósł na niego ręki, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina. A wielu z tłumu mu uwierzyło i mówili: czy gdy przyjdzie Chrystus, to więcej tych znaków uczyni, niż ten uczynił? Usłyszeli faryzeusze ludzi tak szepcących o nim i posłali faryzeusze z arcykapłanami sługi, aby go pojmali. Jezus więc powiedział im: jeszcze krótki czas jestem z wami i odejdę do tego, który mnie posłał. Szukać mnie będziecie i nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi między sobą: dokąd on ma iść, że my go nie znajdziemy?
czy ma iść do rozproszonych wśród Greków i nauczać Greków? Co to za mowa, którą wypowiedział? Szukać mnie będziecie i nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy przyjść nie możecie? Jezus w ostatni wielki dzień święta stanął i zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Z wnętrza tego, kto mi wierzy, jak powiedziano w piśmie, popłyną rzeki wody żywej. A to powiedział o duchu, którego mieli wziąć wierzący mu. Duch Święty bowiem nie był jeszcze dany, dlatego że Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wtedy wielu z tłumu, usłyszawszy te słowa, mówiło: to prawdziwie jest prorok. Inni mówili: to jest Chrystus. Inni natomiast mówili: czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z nasienia Dawida i z miejscowości Betlejem, gdzie był Dawid? Powstał więc rozłam między ludźmi z powodu niego. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie położył na nim swojej ręki. Przyszli więc słudzy do arcykapłanów i faryzeuszy. Powiedzieli im: dlaczego nie przyprowadziliście go tutaj? Odpowiedzieli słudzy: żaden człowiek nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przywódców albo z faryzeuszy mu uwierzył? Ten tłum, nieznający prawa, jest przeklęty. Mówi do nich Nikodem, który przyszedł w nocy do niego, będący jednym z nich: czy nasze prawo sądzi człowieka, jeżeli wcześniej nie wysłucha go, poznawszy, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że nie powstał prorok z Galilei. I poszedł każdy do swojego domu.